przez Samarię i musiał się zatrzymać przy studni Jakubowej blisko miasta Sychar. Jest on pokazany w tym miejscu jako prawdziwy człowiek. We wszystkich tych cechach, których my również doświadczamy. To też Ewangelia Jana nam pokazuje Pana Jezusa jako Syna Bożego. To w tym przypadku widzimy Jego zmęczonego u tej studni. Było to w samopołudnie, gdy słońce stanęło w zenicie, gdy największa spiekota dnia dokuczała człowiekowi. On musiał iść przez tą Samarię i zatrzymał się przez tej studni. Jeśli jest tutaj użyte jakieś słowo musiał, to poświadcza to, jak bezgranicznie oddany jest Syn pod wolę Ojca. On nic nie uczynił z siebie. On nie powiedział nic z siebie. Wszystko, co mówił i uczył, było jedno z myślą Ojca, Boga. On tutaj stanął jako ta światłość, która rozświeca ciemność. A ciemność go nie ogarnęła. Każdy z nas, kto poznał Pana Jezusa, doznał tej światłości i w tym mroku pomieszania ludzkiego rozumu, mądrości, filozofii, religii może zobaczyć Pana Jezusa. Dziełem szatana zawsze było coś pomieszać, skręcić, zasłonić prawdę. I tylko człowiek nie mógł zauważyć w Panu Jezusie tę jasność tego oblicza, którą każdy, kto mówił, teraz może patrzeć. Wierzący, który spogląda na swojego Zbawiciela, widzi w nim Boga, cała pełnia objawienia Boga. Ale ten, który akurat tam przy tej studni usiadł, on był odrzucony przez wszystkich tych, do których on przyszedł. W pierwszym rzędzie chodziło o Izrael, a tak w ogóle to przez cały świat. Ten odrzucony, nie mający miejsca na tej ziemi, nie mający gdzie głowę schronić, usiadł zmęczony przy tej studni. I o dziwo, w tym samym czasie z miasta obok wychodzi niewiasta, która w tym czasie, gdy każdy człowiek odpoczywa, idzie do studni. I wiecie, bo tam się spotkało dwóch ludzi. Dwie zgardzone osoby. Jedną z nich był Pan Jezus, a druga osoba to ta niewiasta. Ona była również zgardzona, wyszydzona, wyrzucona z tego miasta. Ona tam nie miała społeczności. Jeden był zgardzony względem swojej świętości, sprawiedliwości, to jest Pan Jezus. A druga osoba to ta niewiasta wzgardzona względem swych grzechów. I tam się spotkali. Ja ci życzę, przyjacielu, by ty również mógł się spotkać z tym Zbawicielem przy tej studni. Bo jeśli tam spotkasz Pana Jezusa, to On będzie się starał z Tobą nawiązać społeczność. I w czwartym rozdziale
w tejże Ewangelii jest pokazane, w jaki sposób Duch Boży nawiązuje społeczność z grzesznikiem, żeby mu podać rękę, żeby go postawić, rozświecić te mroki ciemności, żeby mógł zobaczyć, kim jest, jak żyje, kto przed nim stoi. Ta niewiasta zdziwiona jest, gdy ten siedzący przy tej studni człowiek mówi do niej: daj mi pić. Ona rozpoznaje w nim prawdziwego Żyda. Pan Jezus zawsze dał się rozpoznać. On był we wszystkim nielegalny, nawet i w zewnętrznym ubiorze, co ona jako Samarytanka mogła zaraz zauważyć. Ty będąc Żydem mnie prosisz. Tylko że ta prośba to jest mądrość Boża. On w tej prośbie skłania się do niej, która nie ma nic, w zamian by coś dać. I w ten to sposób ta mądrość Boża dociera do serca ludzkiego i powoli otwiera je, by coś dać. Ale ten, który przyszedł z nieba, on przyszedł jako posłany od Boga, by dać ludziom życie, wieczność. To nie jest tylko życie z Boga. To jest życie posiadające w sobie pojęcie innej egzystencji, innego wymiaru. Mężowie Starego Testamentu mieli życie z Boga, ale nie mieli życia wiecznego. A ci, co będą mieli życie wieczne i ci, co mają mieli, to są ci, co przyjęli Pana Jezusa, co spotkali się z tą światłością, z tym światłem, tak jak ta niewiasta przy tej studni Sychar, gdzie ta światłość otwiera jej serce i ona się widzi. Pan Jezus ją prześwietlił w swojej światłości. W taki sposób, by ją nie zrazić, by ją nie odepchnąć, by ona mogła zaufanie w nim znaleźć. On jej mówi: gdybyś znała dar Boży i tego, co z Tobą mówi. W rozdziale trzecim jest dar Boży, Duch Święty pokazany. W rozdziale czwartym dar Boży jako życie wieczne. No i ten, który z Tobą mówi. Czy miałeś w życiu intymną rozmowę, osobistą rozmowę ze swoim Zbawicielem? Czy On ci zajrzał kiedyś do Twojej duszy? Czy Twoja dusza tak sotas skrzętnie ukrywała, lub też jeszcze ukrywa, nagle wylała przed kimś takiej wolności? Pan Jezus mówi do tej niewiasty: idź po męża. Ona mówi: nie mam męża. Teraz otwiera się tajemnica, która skrywała ta niewiasta przed tym, przed wszystkimi, chociaż miasto całe wiedziało, że jej był wstyd. I wiecie, aby otrzymać to, co on miał, ten dar Boży, to ta osoba w sposób jej tylko znany otwiera tę tajemnicę wyznania i ona wyznaje swój grzech. Jeśli ty się spotkałeś osobiście z Zbawicielem, to on tak bezboleśnie dotyka twojego serca, by z niego wydobyć to, co cię kiedyś zniewalało. On to chce wziąć na siebie, nawet pomaga, bo wyznanie tej niewiasty jest niepełne, ale wystarczające, bo on, ta osoba, która z nią rozmawia, mówi dalej to, co było. Więc ona mówi: że ty jesteś prorok. I wiecie, że ona w końcu tej historii z czwartego rozdziału zostawia ten dzban i idzie do miasta.
My Ci życzymy, przyjacielu, miła duszo, byś kiedyś to szedł do tej chwili, by się spotkać z tym, który chce dać, tym dawcą. Bóg jest dawcą. I On tutaj dał Syna, by dał życie wieczne, rozstać się, dać. Ale żeby dać życie wieczne, to musiało się coś stać. Bo to życie wieczne ma konkretny cel, jak żeśmy słyszeli w modlitwie. Ono wprowadza nas w wieczność, w miejsce wieczne, w dom Ojca, który Bóg miał w tej wiecznej egzystencji przeznaczony dla człowieka, który by był według jego myśli i w tym przysposobieniu i umiejętności, w tym darze życia wiecznego przebywać wiecznie z nim. To nie ziemia, ta ziemia, po której teraz chodzimy, jest tym miejscem, które Bóg zawsze miał w sercu. Bóg miał w sercu daleko wzniosłejsze myśli i On tą radę tych myśli w sposób Jemu znany w rządzeniu z tą ziemią doprowadzi do końca. Ale jeśli ktoś z Was nie będzie mieć życia wiecznego, i to akurat w tym czasie, bo Pan Jezus w takiej łasce przychodzi, posłany od Boga, by zniszczyć wszystkie przeszkody, by usunąć wszystkie siły przeciwstawiające się, by człowiek mógł skorzystać z życia wiecznego i daru Bożego. Gdy Ty teraz nie skorzystasz, miła duszo, to na końcu przeczytamy jeden wiersz. Życie wieczne opisuje w pewnym krótkim wejrzeniu ten miły apostoł, który kiedyś w takiej bliskości wciąż był przy Panu Jezusie, z apostołem Janem. On pisze: to było od początku, to myśmy słyszeli jako świadkowie, myśmy to widzieli, tego jak Panie Wiasta patrzyli i te ręce się tego dotykały. O słowie żywota, pierwszego listu Jana. Bo żywot został objawiony i widzieliśmy go i świadczymy i zwiastujemy Wam. On żywot wieczny, który był u Ojca i objawiony jest nam. Teraz człowiek stoi na podłodze bez wymówki. Bóg objawił życie. Objawił życzenia. I powiedział wyraźnie, co daje i jaki jest wymiar tego, co daje i co będzie z tym, kto nie przyjmie. Bo każdy, kto w nim wierzy, nie zginie. I będzie miał żywot wieczny, bo Bóg dał Syna. I celem Jego jest, by nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kto wierzy weń, nie będzie osądzony. Ale kto nie wierzy, już jest osądzony. Iż nie wierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego. I cała ta rzeczywistość jest zawarta w czasie, gdy Pan Jezus przyszedł tu na ziemię i objawiła się pełnia Boga wraz z myślą i z tym darem dla człowieka, aż do czasu, kiedy zgromadzenie, czyli wszyscy święci, którzy uwierzyli Pana Jezusa, zostaną zabrani z tej ziemi. To jest właśnie ta odpowiedzialność. Kto nie uwierzy, już jest osądzony, że nie uwierzył prawdziwości słów Bożych. Bo prawdziwość słów Bożych została podważona w ogrodzie Eden, kiedy do miasta podchodzi szatan i tak w perfidny sposób podważa Słowo Boże, gdzie on wkłada do serca tę niewiastę, że Bóg jest niesprawiedliwy, Bóg nie miłuje, jest nieprawdą. I to kłamstwo wciąż trzymane jest przez szatana w ciemności, by człowiek tego nie widział, ale nadszedł czas
i przyszło wypełnienie czasu i Bóg posłał syna, który narodził się z niewiasty. I w tym czasie świat ogląda pełne objawienie Boże, miłości Bożej, życzenia Bożego i tej prośby, którą kierują do każdego człowieka. Jeśli to jest żywe w Twoim sercu, to możemy dalej czytać. Jeśli się wahasz, to my Ci podpowiadamy, byś się zastanowił. Objawienie, rozdział 20, wiersz 11. A ja widziałem stolicę wielką, białą, i siedzącego na niej, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, i miejsce im nie jest znalezione. Widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed oblicznością Boga, i księgi otworzone są. I druga księga także otworzona jest, to jest księga żywota. I sądzeni są umarli według tego, jak napisano w onych księgach, to jest według uczynków ich. Kto nie uwierzy, imię jednorodzonego syna już jest osądzony. Ale kto uwierzy, lub kto uwierzył, ma życie wieczne. W piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian czytamy, że wszyscy musimy się stawić przed stolicą Chrystusową, żeby każdy odniósł, co czynił w ciele dobre i złe. Wszyscy, nie tylko wierzący. Dla wierzących ta stolica jest miejscem wejrzenia w te sprawy, które się działy na ziemi oczami Zbawiciela. A dla niewierzących jest ten wiersz, który teraz byśmy przeczytali. Biały, stolica wielka, tron i na nim jest osoba. A kto to jest ta osoba? Tym jest napisane, że ten wiersz nie za bardzo określa, kto to jest ta osoba. Ale my dobrze wiemy, że to jest Pan Jezus. Bo w piątym rozdziale Ewangelii Jana, wierszu 22 jest napisane, bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd dał Synowi, aby wszyscy czcili Syna tak, jako czczą Ojca. Czyli widzimy, że ta osoba, która zatrzymała się kiedyś przy tej studii Sychar, przy tej studii Jakowej obok miasta Sychar, gdzie spotkała, gdzie wyczekiwała na pewną osobę, ta osoba później ogłasza w jego imieniu łaskę Boga temu miastu, że te zdarzenia to jest zdarzenie naszej rzeczywistości, że myśmy się spotkali u tej studni życia wiecznego z tą osobą, która daje życie wieczne. A jeśli nie masz, to jest przeniesiony i w tym wierszu się nie znajdziesz. Ale jeśli ktoś nie uwierzył, to tam się musi znaleźć. Bo to jest słowo zapisane palcem Bożym. Duchem Bożym. To jest słowo prawdziwe. To słowo się wypełni, ono się już wypełnia w czasie i nic z tych słów nie zostanie w jakiś sposób usunięte z tej księgi. Siedzący na tej stolicy ma szczególną zdolność. Jest to zdolność sądzenia żywych i umarłych. W rozdziale 19 jest o nim wspomniane, gdy niebo się otwiera od 11 wiersza jest napisane i widziałem niebo otworzone. Teraz niebo w tym czasie się otwiera i schodzi ten, który tu był, który żył tu na ziemi, który kiedyś wszedł w wody Jordanu i dał się ochrzcić w krwią Jana i nad nim, nad tym człowiekiem, który wszedł w wody Jordanu, się w niebo otworzyło. Zdarzenie jednorazowe. Nigdzie ta księga nie ujmuje takiego zdarzenia, żeby się niebo otwarło nadchodzącym
człowiekiem. A z nieba jest słyszany głos. Ten jest Syn mój umiłowany i ja nim mam upodobanie. Ale jeśli Ty spotkałeś się z tym Zbawicielem i On się stał Twoim osobistym Zbawicielem, to możemy Ci z tego miejsca powiedzieć, że Bóg również w Tobie ma upodobanie. Bo wszystko to, z czym On się zadawalał i to wszystko, co rozweselało serce Boże, jest na Tobie. To są osobliwe cechy zwycięstwa Pana Jezusa i Jego piękności włożone na tą całą rzeszę odkupionych w Nim. Ale niebo, ziemia, piekło, niebo, piekło, nie ma nic. Zanim ten wiersz się wypełni, odbędzie się wesele baranka. Zanim ten wiersz się wypełni, tysiąc lat i ileś wcześniej zostanie zabrany żywy kości. Zostaną zabrani wszyscy ci, którzy przyjęli dar Boga, życie wieczne. Podstawa tego krzyż Golgoty. Podstawa i świadectwo czystości i obmycia win krew Zbawiciela. A teraz jest czas, gdy skończyło się tysiącletnie królestwo i nadszedł czas sądu. I wiecie, kto tam będzie stał? Przed tym tronem? Jedno, co wiemy, to na pewno nie. Każdy, który nie przyjął osobistego Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela, czyli nieodkupiony, czyli niewierzący. Myślę, że serca tych, którzy posiadają Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela, jest spokojne. Bo tam zostaną wywołani wszyscy umarli, wielcy i mali, i muszą się stawić przed oblicznością Boga. I księgi zostaną otworzone. Stary Testament kończy się cudowną księgą i zapisem. Księgą pamięci, gdzie są zapisane ku pamięci tych bogobojnych ludzi, którzy mieli życie z Boga, rzeczy, które Bóg z radością w sercu swoim nosi. Nowy Testament kończy się księgą, która mówi, że to jest księga żywota, ale również księga, gdzie są zapisane wszystkie uczynki ludzi. Ta księga żywota będzie otwarta dla nich w negatywnej myśli, gdyż żaden z nich, na pewno, żaden z nich, co tam będą stać, nie znajdzie się zapisany w tej księdze żywota. Ale myśmy przedtem wspomnieli, że Pan Jezus daje się poznać w tym czasie, w którym my żyjemy. Że do każdego człowieka jest wyciągnięta ręka, bo objawiona jest łaska Boża, która poucza, jak żyć, co robić, aby żyć, kogo przyjąć, jak to uczynić, co zrobić swoim grzesznym życiem. Jeśli ten problem został rozwiązany w tym intymnym wyznaniu przed Twoim Zbawicielem, tam Cię nie będzie. Bo musi, może wydać umarłych, także i śmierć, i piekło. Może to 70% całej ziemi. 70% jest zalane. Wiele tam duch jest. Ale to wszystko się musi stawić w tym stworzeniu, tak jak Bóg stworzył człowieka. Dusza, duch i ciało. Tej trójjedności przed tym sędzią każdy musi stanąć.
Śmierć zatrzymuje ciało, a piekło, czyli Hades, duszę. I to wszystko na słowo tego, który siedzi na tym tronie białym, który będzie sądzić, musi wydać według jego woli, by się stawili przed Bożym sądem. Wiecie, oni będą dotknięci Bożym sądem. Ty, przyjacielu, jeśli zostałeś obmyty krwią Zbawiciela, to ten Boży sąd spotkał niego. I to jest właśnie ta łaska Boża, która się objawiła, ta zbawienie. Bo Boży sąd musi dotknąć każdego. I wierzącego również, ale w osobie Pana Jezusa. On wziął ten sąd za siebie. To jest ta nasza wdzięczność. To jest pojęcie tej łaski nie pojętej przez rozum ludzki, niezrozumiałej, dlaczego mnie Bóg umiłował, a ja byłem takim grzesznikiem. Ale jeśli nie przyjmiesz tych słów, już jesteś posądzony. A wypełnij to, to jak myśmy czytali w tych dniach. I byli sądzeni każdy według uczynków. A uczynki niestety były złe. A jeśli się kto nie znalazł w tych księgach, to jest wrócony do tego miejsca, które Bóg zgotował diabłowi, no, to nie było dla człowieka. To Bóg zgotował diabłowi, a nie jezioro gorące siarką. To są straszne rzeczy. To jest bardzo poważne. Bo myśmy ile tej pieśni i modlitwy zostali wprowadzeni w życie wieczne, w podstawę życia wiecznego. A samo życie wieczne nas wprowadza w wieczny stan. A wieczny stan to jest bardzo poważna rzecz. Jeden się raduje, bo jest wieczny z Bogiem. W tym centrum życia wiecznego, a drugi jest wiecznie stracony. Ale podnieśmy oczy wyżej. I tego miejsca, gdzie później on widział niebo nowe, ziemię nową, rozdział 21. Albo najpierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było. Potem, gdy ziemia przeschnęła, wszystko odpłynęło. Dzieci święci Starego Testamentu i oblubienica są zachowywani i strzeżeni przez Boga. Dzieci święci z tej ziemi, z tysiącletniego królestwa są zachowywani, bo w tym czasie coś się będzie działo. A ten widzący, który był prowadzony właśnie w tym miejscu, widział nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze rzeczy przeminęły. Te pierwsze rzeczy to wszystko jest związane z tym czasem, z tą ziemią, z tym stworzeniem i dotyczą pewnego pewnych myśli Bożych rządzenia z tą ziemią i koniec tych rzeczy. Ten rozdział 21 w wierszach 1-8 pokazuje nam wieczny stan, miejsce wiecznej egzystencji życia wiecznego. Tego rozkazania, co Pan Jezus wziął od Ojca wydać ludziom, tego rozkazania, bo On Cię chce wprowadzić w te wieczne miejsce, gdzie Bóg będzie mógł z Tobą przebywać. Jak dalece może być nowa ziemia i nowe niebo? Ja myślę, że tak samo dalece jak człowiek, który w tym ciele żyje tu na ziemi, a gdy przyjdzie wymiar jego egzystencji tu na ziemi, a jest wierzącym, jest przeniesiony do raju. I później ten człowiek, gdy nadejdzie ta chwila, zostanie wyposażony w coś, co będzie do tej egzystencji tej społeczności wiecznego Boga pasowało. Czyli w te ciało uwielbione, takie jakie ma Pan Jezus. Oczywiście tak dalece, bo to będzie człowiek dalej. Ja też myślę, że ta ziemia i to niebo, jak to jest napisane w liście Piotra, czy w innych miejscach, ono będzie w innym stanie.
ale samo w sobie zostanie ziemią i niebem. Pewnie, że tam pewnie rzeczy nie będzie, co będziemy czytać dalej, bo tutaj pisze, że to wszystko przeminęło, a morza już więcej nie było. Tam nie będzie morza. Może w Słowie Bożym, w proroku Izajaszu, Jeremiaszu i w innych przedstawia nam pewną cechę niestabilności i miejsce, gdzie się dzieją rzeczy, które nie chcą być podporządkowane pod myśl Bożą. To nie znaczy, że Bóg nie mógł nie podporządkować, ale Bóg w swojej łasce wszędzie daje tą wolność i to jest właśnie największa zasługa człowieka, między innymi, że on korzysta z swojej wolności. No by mógł stworzyć te wszystkie rzeczy. Ale może być również i miejscem takim, gdzie które rozłącza narody. W tym pojęciu wiecznego stanu nie będzie nic, co by mogło być powodem niestabilności, niepewności, zmienności, co by w jakimś sensie rozłączało czy dzieliło ten lud Boży. A ja, Jan, widziałem ono święte miasto Jeruzalem, nowe, wstępujące z nieba, od Boga zgotowane jako oblubienicę ubraną mężowi swemu. Po tych wszystkich rzeczach, po tych sądach, temu widzącemu, który jest tam wprowadzony w to miejsce, dane jest widzieć święte miasto Jeruzalem, święty Bóg. Ten Bóg miał tu ziemskie miasto Jeruzalem. To umiłowane miasto, jeszcze w rozdziale 19, 20 będziemy czytać, jaki to Bóg będzie o to miasto umiłowane, gdzie Bóg zamieszkał raz w świątyni. Wśród tego ziemskiego ludu. Ale teraz ten Jan, który był w tej społeczności z Panem Jezusem tu na ziemi, on, który się rozmiłował w nim i on, który wziął od tego Zbawiciela to życie wieczne, o którym tak wiele napisał, chociaż jeśli chodzi o wieczny stan jest tylko parę wierszy napisane w tej Biblii, gdzie jeszcze zajrzymy, to on widzi nowe Jeruzalem, które wstępuje z nieba. W poprzednich rozdziałach Księgi Objawienia jest napisane Jeruzalem, miasto święte, a tu jest napisane nowe Jeruzalem. Czyli wszystko w tym nowym stanie, wiecznym stanie jest w swym pojęciu nowe. W stanie i w tych cechach, w które jest wyposażone. Nowe wstępujące z nieba. Czyli widać, że to miasto ma początek swoje w Bogu. Z nieba wstępuje to święte miasto Jeruzalem nowe. Od Boga. To jest początek tego miasta. To jest coś, co w sercu Bóg zawsze miał. I to teraz dopiero wstępuje na nową ziemię. Bo w tysiącletnim królestwie jest również mowa o Jeruzalem. Tylko one nigdy nie dotknie tej ziemi. Ale w tym wymiarze, co Bóg stworzył jako nową ziemię, to te święte Jeruzalem może wstąpić na tą nową ziemię. Ono jest od Boga przygotowane. Bóg to przygotował. I wiecie, że w tym tle tego wstępującego z nieba Jeruzalem zapewne każdy z Was widzi zgromadzenie. To jest nic innego, tylko to, co Bóg teraz tu na ziemi ma. To jest właśnie zdolność tych, którzy uwierzyli, są własnością Pana Jezusa i w tym życiu wiecznym mogą teraz już, będąc tu na ziemi, zażywać tych cech, które opisuje apostoł Paweł w liście do Efezjan, jako posadzenie w Chrystusie na niebiesie. Ale dopóki to bywa ta ziemia, to ona jest tylko domostwem Boga, list do Efezjan, rozdział 2. Domostwem Boga i mieszkaniem Boga w duchu. Ostatni wiersz, 22. Dopóki ziemia trwa, Bóg
pragną mieszkać zawsze z człowiekiem. Ale nawet ten stan niewinności tego Adama, który był w ogrodzie Eden, nie pozwalał, by Bóg mógł z nim mieszkać. Bóg odwiedzał ogród Eden. Bóg odwiedzał Adama i tych patriarchów. I w końcu Bóg zamieszkał w przybytku, w świątyni. Ta świątynia, ten przybytek, on został zgotowany według myśli Bożej, aby wszystko zostało potwierdzone w zgodności tego, co Mojżesz widział i się wykonało. Ostatni rozdział, drugi księgi Mojżeszowej, 40 jest napisane: i obecność Boża stąpiła i wypełniła ten przybytek. Jak tam mieszkał? Zobaczcie. Bóg mieszkał za zasłoną. Ten przybytek, jak to rozważamy w liście do Hebrajczyków, miał dwa miejsca. Miejsce święte i miejsce najświętsze. I Bóg mieszkał w tym miejscu najświętszym. Tam była skrzynia przymierza, laska Arona, wiadro z manną, tablice włożone i wieko pojednania. I cherubinowie, którzy zaczyniali te wieko pojednania. Jak on tam nie mieszkał, jak to można sobie wyobrazić? A na podwórzu tego namiotu, który był ogrodzony, stał ołtarz spiżowy i tam ciągle były składane ofiary. Bóg by nie mógł inaczej tam zamieszkać, gdyby nie ciągłość tych ofiar, które Bóg widział nie jako ofiary, ofiary z bydła. Bóg zawsze widział już w tej przelewanej krwi ofiarę swojego umiłowanego Syna Pana Jezusa. I to była podstawa. To była podstawa, że w ogóle tam mógł zamieszkać, ale on się nie mógł objawić w tej światłości, jaką teraz człowiek może widzieć Boga w Chrystusie, w Panu Jezusie. Tam wchodził kapłan. Człowiek, Izraelita, stał obok, on nic specjalnie nie wiedział. A teraz, przyjacielu, masz księgę zapisaną od pierwszej do ostatniej strony i jest Słowo Boże głoszone i do twojego ucha i do serca dociera wiadomość, że Bóg chce, abyś ty nie poszedł na sądy. Żeby te wszystkie rzeczy, co przeminęły, nie stały się miejscem twojej egzystencji, gdzie ty będziesz wiecznie stracony i przebywał w wiecznym oddaleniu od Boga. To nie jest pierwsza śmierć. Bo pierwsza śmierć to jest tylko oddzielenie duszy i ciała, a druga śmierć, która mówiła nam te wiersze ostatnie, 20 rozdziału, to jest wieczne oddalenie od Boga, od tego życia wiecznego. Rzecz niepojęta przez rozum ludzki, niezrozumiała, ale sama w sobie straszna. Ale myśmy wejrzeli wyżej, bo my posiadamy to właśnie życie wieczne. A kto nie ma, to jest do wzięcia. Ten Zbawiciel wciąż czeka i chce je dać. Jak obrubi lud, zgotowana mężowi swemu. Wiecie, 1000 lat minęło. Po 1000 lat trwało 1000-letnie królestwo przedtem. I ona jest wciąż oblubienicą. A my mamy żony po 10 latach już, jak spoglądamy na nią. A ta oblubienica żadnej świeżości nie straciła. Ona wciąż jest miła swoim mężowi. Tak wygląda zgromadzenie. Ten czas pielęgnacji, czyli czasu przebywania zgromadzenia Bożego tu na ziemi, Efezjan rozdział 5, wiersz 25 i tam dalej, gdzie Pan Jezus w swej miłości pielęgnuje, dba, to wszystkie te cechy, które on tam stara się wywieźć, ta czystość, żeby skazy i zmazy, to wszystko jest w takim wymiarze, że 1000 lat minęło i przychodzi oblubieniec jako małżonek z nią i jest w tej cudownej dniu świeżości przez wieczny stan. Ci, co mają wieczne życie, są wiecznie złączeni, bo on tam już nie przemija. Tam nie ma wymiaru, tam nie ma powiedziane wielkie jakieś Jeruzalem, to jak to jest w poprzednich rozdziałach 19-18, potężne jakieś, bo wieczności nic nie jest wielkie. Po prostu tam nic się nie waży, tam nic nie przemija, tam egzystencja trwa w społeczności tego, który nas umiłował. Jest to królestwo Syna Jego miłości, inaczej mówiąc, łono Ojca, dom Ojca.
I teraz on to widział. I teraz nagle słyszy. I słyszałem. Oni widzieli. Oni słyszeli. Ręce się dotykały. A teraz widzi te rzeczy, które są w wieczności postawione. I słyszałem potężny głos z nieba mówiący: oto przybytek Boży z ludźmi. I będzie mieszkał z nimi. Oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. Nowy wymiar. Nowe niebo, nowe ziemie. Na nowej ziemi ktoś żyje. O tym wierzy nam, będzie mieszkał z ludźmi. Ale na nowe ziemię, nową ziemię przychodzi ono święto Jeruzalem, to miasto. Inaczej, jako małżonka zgotowana mężowi swemu, zgromadzenie Boże, które się nazywa inaczej w trzecim wieku, czytamy przybytek Boga z ludźmi. Czyli egzystencja tych ludzi żyjących na nowej ziemi będzie w taki sposób, że Bóg będzie przebywał z nimi przybytek. A kto to jest przybytek? To jest zgromadzenie. Przybytek to jest zgromadzenie. To są ci wszyscy święci czasu łaski, którzy są wprowadzeni do nieba, z domu Ojca wychodzący i przychodzą na nową ziemię. I w tej formie, w tym zgromadzeniu On będzie mieszkał z tymi ludźmi, którzy są na nowej ziemi. Na pewno masz pytanie, a kto będzie mieszkał na nowej ziemi? Na nowej ziemi będą mieszkali wszyscy od Adama aż do czasu, gdy zgromadzenie się narodzi. I od czasu, gdy zgromadzenie zostało wzięte do nieba i narodzili się jeszcze ci, którzy przyjęli Pana Jezusa jako Zbawiciela. Czyli to są ci święci na ziemi, co pod ołtarzem leżeli. Oni będą na nowej ziemi. Ale widać z tego, że jest jakaś jakoby różnica błogosławień. Bo jedni wychodzą z domu Ojca, przybytek, a drudzy są na nowej ziemi. Chociaż, gdy wspomnimy sobie rozdział 19, to widzimy, że tych 24 starców jest na weselu baranka. A teraz wszyscy święci jakoby są dwie grupy. Jedni na nowej ziemi, a drudzy z nieba stępują. Ono święte miasto Jeruzalem, przybytek Boga, gdzie Bóg będzie mieszkał z tymi na ziemi. Wiersz 4:8 tego rozdziału mówi o czymś, czego nie będzie w tym wymiarze wiecznym. Tego nie będzie. Będzie to miejsce, gdzie nie będzie ból, łez, zmarły, smutku, krzyku, boleści, bo to wszystko przeminęło. Tam już tych rzeczy nie będzie. Ale Bóg osobiście otrze im te łzy. No, nie tym, którzy należą do zgromadzenia Bożego, tylko tym właśnie, co tyle wycierpieli, zanim weszli w te wieczne kielesze tej nowej ziemi. To są wszyscy ci, którzy tyle wycierpieli, zanim weszli do tysiącletniego królestwa i żyli w tysiącletnim królestwie. Gdzie było morze? Gdzie była śmierć? Gdzie był ból i cierpienie? Bo w tysiącletnim królestwie jest jeszcze ta ziemia. I to wszystko obowiązuje z tą ziemią. To są wszystkie te przeszkody, które nie pozwalają Bogu mieszkać z człowiekiem. Więc już nie będzie tam ani Żyda, ani Greka. Nie będzie nic dzielącego z Żyda, dzielącego z Pogan. Będzie Bóg i człowiek.
póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi jego, a gdy się mówi, że wszystkie rzeczy poddane są, jedna jest, że oprócz tego, który mu sam oddał wszystkie rzeczy. On musi królować. Panowanie Pana Jezusa w tysiącletnim królestwie to nie będzie panowanie Boga Syna. To będzie panowanie Syna Człowieczego. I On musi królować. On będzie królował 1000 lat i jeszcze trochę. Dlaczego mówię jeszcze trochę? Bo po 1000 latach On jeszcze musi tą jedyną jego osobistą rolę. Zwodziciela zniszczyć całkowicie, to jest diabła, który zostanie rozwiązany dla i wszystko zostanie zniszczone i poddane pod nogi komu? Bogu. Zauważyliście, że gdybyśmy czytali ten 21 rozdział, nie było mowy ani o baranku, ani o świątyni, ani o Panu Panującym, tylko jest Bóg powiedziany. I to same słowo Elohim użyte jest w pierwszej księdze Mojżeszowej w tej formie pełni boskości Bóg Ojciec, Bóg Duch, Bóg Syn. Pan Jezus i święci, którzy są z nim, będą mieli udział w panowaniu. Ta stara ziemia to jest dział i dziedzictwo. Ale później, gdy wchodzimy w wieczny stan, nie ma już tego królestwa, bo Syn ze wszystko wypełnił, oddaje Ojcu. Czyli rozpocznie się stan tej niezakłóconej społeczności przepływu myśli Bożych, Boga wśród wszystkich. Bo będzie Bóg wszystkim we wszystkich. Czyli Pan Jezus zawsze będzie widziany w wieczności jako człowiek, a w nim my, ci święci i z ziemi, i z nieba zawsze będą widzieć Boga. Ale Pan Jezus to wszystko odda Ojcu. I On będzie znów zajmie te miejsce takie podobne, jakie miał na ziemi, gdy był tu wysiąc pod stołem, czy ze mną, czy ze mną. Bo On Żydom powiedział, ja i Ojciec z nim nie jesteśmy. Gdy On to Żydom powiedział, to oni wewnętrznie wzburzeni byli, brali proch, kamienie rzucali do ziemi. Co On się czyni Bogiem? I w takie to pielesze wprowadza Bóg tych wszystkich, którzy chcą przyjąć ten dar Boga własny. Tu nie ma mowy o jakimś tysiącletnim królestwie. Tu nie ma mowy o jakimś współbudniczym czegoś związanym. Tu jest wieczna. To jest słowo, które w żaden ludzki sposób nie można wypowiedzieć. Te słowa z tego 21 rozdziału są zwarte, krótkie i właściwie obejmują tak potężne i tak ogromne wiadomości, które nie da się wypowiedzieć. Jest to nie do przyjęcia, wręcz można powiedzieć przez rozum ludzki, to tylko wiara może cię podnieść, by tam się razem z tym widzącym wejrzeć. Te wieczne rzeczy, które są podarowane komu? Tobie, przyjacielu, który uwierzyłeś, masz życie wieczne i masz tą swobodę zaglądania w to miejsce, do której przygotował Cię Bóg. To tylko czas. Jest tylko czas dany nam jeszcze, byśmy mogli coś doświadczyć, by nas Bóg mógł wypróbować, by mógł coś objawić i ewentualnie użyć, by Słowo Boże mogło być dalej głoszone.
bo jeśli się odwróci serce twoje, a nie usłuchasz, a dasz się odwieść i będziesz się kłaniał Bogom Ojcem i będziesz im służył, to ja ci dziś to mówię, że pewnie jest. Oświadczam się dziś przeciwko wam, niebem i ziemią, że żywot i śmierć położył przed oczyma tymi, błogosławieństwo i przekleństwo, przetoż pobierz żywot, abyś żył. Wiecie, ta niewiasta, gdy to usłyszała, gdy Pan Jezus mi dotknął serca i otworzył te serce i wyszedł z tym darem, to ona zostawiła ten krąg, tą codzienność, te stare życie i poszła do miasta. I wiecie, co ona powiedziała? Że znalazłem tego, który mi powiedział wszystko. A wiecie, kto to jest ten, który chce, żebyś nic nie wiedział? To jest właśnie rzecz. On trzyma człowieka w ciemności i w niewoli grzechu, by tylko jego oczy nie podniosły się i nie zobaczyły Zbawiciela. To, że ktoś tu wchodzi, czy gdzieś indziej, gdzie jest Słowo Boże głoszone, to jest cud łaski Bożej, że się wymknął spod kontroli tego zwodziciela i tego ciemiężyciela, że może do uszu i do serca dotrzeć Słowo łaski Bożej. I ona weszła do tego niewiasta, do tego miasta i stała się czynna w tym nowym życiu i temu miastu, które ją miało w nienawiści. Ona była z tego miasta wyrzucona, wzgardzona. Ona im coś mówi, wiecie, że oni słuchają. I oni się zdumieli tym słowem, co ona im powiedziała, a ona powiedziała, wiecie, kogo ja spotkałam? Czy to nie jest Chrystus? Czy to nie jest ten posłany Mesjasz? Co prawda, tam jest ten wiersz napisany w takiej wersji pytającej, ale ona dokładnie wiedziała, że to był Mesjasz. Ona im powiedziała, chodźcie i oglądajcie człowieka, który mi powiedział wszystko. Cokolwiek uczyniła, czy ten nie jest Chrystus? To jest zaproszenie z tego miejsca, które jest wypowiadane dla człowieka, gdzie Pan mówi każdemu, przyjdźcie. Przyjdźcie do tego miejsca, a nie będziecie nigdy pragnąć. Bo wiecie, że w tym rozdziale 21 objawienia jest napisane, że oni otrzymają coś, czego już nie będą nigdy pragnąć? A ja wam chcę powiedzieć z tego miejsca, że serce ludzkie jest tak ogromne, że nic nie może nasycić je i zadowolić na tej ziemi. Nic. Tak ogromne jest, że to wszystko, co biorą, no to jest za mało. Że tylko Bóg może twoje serce nasycić, żebyś nie pragnął. Jedyny, który to może dać, ten dar. To jest ten, który w kilku słowach, jeśli zauważył, pragnął dotknąć twojego serca. To jest ten, który cię zaprasza, jeśli musiał stanąć przed Bogiem jako przed sędzią. To jest ten, który chce wprowadzić w ten wymiar niepojętych rzeczy wiecznej egzystencji Boga. To jest ten, na którego przez całe życie plułeś. To jest ten, którego myśmy znieważali. A teraz nasz, mój, a może i twój osobisty Zbawiciel, który teraz chce przytulić, chce cię dotknąć, chce cię obmywać, odświeżać, pouczać, abyś miał siłę przeciwstawić się temu nieprzyjacielowi, który wszystko zaciemnia, który cię chce postawić przed królem strachów. Pan Jezus spotkał się z tym zwodzicielem w ogrodzie Getsemane, który wychodzi z nim do niego naprzeciw, z takim środkiem, przed którym każdy człowiek drżał. Ze śmiercią. Ale on nic nie znalazł. Nim, Pan Jezus. I wiecie, że ta śmierć może być wasza. O ile nasza?
bo ta śmierć już ci nic nie może zabrać. Ta śmierć może tylko przetrwać to, co jest śmiertelne. 15 rozdział listu do Koryntian. Te ciało śmiertelne przetrzymać do czasu. Nic więcej, bo dusza i duch przebywają tam, gdzie Pan Jezus powiedział temu łotrowi: dziś będziesz ze mną w raju. To jest miejsce egzystencji, to nie jest miejsce zażywania jeszcze, bo tam coś brakuje, tam jeszcze brakuje odkupionego ciała. List do Rzymian, rozdział 8-19, któryś tam wie. Odkupienie ciała nastąpi i to będzie to ciało, które pasuje do tej wiecznej egzystencji, to ciało, które miał Pan Jezus, gdy stanął przed uczniami i powiedział: pokój wam. Śmierć jest nasza. Śmierć się nie musi stać. Ona straszy tych, których ma w mocy. Ale moc śmierci złamał Pan Jezus. Wodzic śmierci odszedł się. Ona jest na usługę przytrzymać ciało do czasów progu tej ziemi. Aż je Pan przemieni w nieskazitelne. I wtedy będziemy przyobleczeni i wejdziemy w tą świętą, wieczną rzeczywistość. Tam już morza nie będzie. Skoro morza nie będzie, to też nie będzie tego. Skoro nie będzie deszcz walał, to może nie będzie czym oddychać. Ale to się rozważcie w cenie. Bo tam nie wchodzi ciało i krew. Pan Jezus powiedział, że ciało i krew Królestwa Bożego w miarę życia. A ciało potrzebuje pożywienia i potrzebuje tlenu, które to musi rozjeść, a tam tak wiele. Zobaczcie, co za cudowna harmonia tej harfy nastrojona. Głosy wyczulone. Wszystko będzie skłaniało się ku uwielbieniu Boga. Wieczna świątynia. Ale ten Mojżesz mówi na koniec swojego pobytu tu na ziemi: ja wam przedstawiłem życie i śmierć. Obierz mi życie. Wyważ to sobie. Co masz do wzięcia? Czy musisz coś dać? Czy musisz jakąś ofiarę składać? Nie. Pan Jezus przychodzi do ciebie i cię prosi. Tak jak ta niewiasta powiedziała: chodźcie, a oglądajcie. Ten, który mi powiedział wszystko.